Drodzy Państwo, oczywiście, żeby sukces sportowy mógł zaistnieć, potrzebne jest wsparcie wielu podmiotów, przede wszystkim sponsorów takiego wydarzenia. Sponsorzy strategiczni Świtu Szczecin, Marine Energy, Miasto Szczecin oraz Hotel Dobosz. Sponsor główny PZM, Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna PGE, LM Wind Power, APIS, Zarząd Portu Szczecin-Świnoujście, Spółka Jaworski, TBS, Odro-Ujście. Sponsorzy wspierający ERG, DB Port Szczecin, Intraport, Simtrans, Żegluga Szczecińska, Elwiko, Polskie Terminale, TEF Recycling oraz Emer. Partnerem technicznym świtowców jest palarnia kawy Dolla, producent odzieży sportowej firma Jako oraz producent wędlin i kiełbasek, między innymi naszych skolwińskich kiełbasek z grilla, czyli stadionowej GNT firma Masar. Patronat medialny Radio Szczecin, Dziennik Polski oraz Skolwin Info. Która pomaga nam stać, kiedy opadają siły. Otrzymuje więzi, prowadzi do... Idzie i nie widzi przeszkód. I pamiętaj wyjazd, czy zagramy mecz u siebie. Zawsze serce świt, duma i nasze pragnienie. Duma, walka, pasja, wszystkich nas to łączy. Jesteśmy tu dla was, dla was i do ty. Miłość to dziewicy i okrzyki na trybunach. Wiara noszona na sercu, godność, a rany na skórach. Duma, walka, pasja, wszystkich nas to łączy. Jesteśmy tu dla was, dla was i do ty. Wierni fanatycy, bo jak mogło być inaczej. Skorbi świt, kibice, FTT, grupa marzeń. OKS, 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 OKS. Oddani do końca mamy odwagę we krwi. Skazani na miłość, 1952 świt. A tak na stadionie jak to potrafią kibole. Nic nie jest bez przyczyny, walczymy o swoje. W życiu na stadionie nabieramy doświadczenia. Jeden kopie w bramkę, drugi budek ochronera. Nie swojego, mamy setki przeciwników. Wszystkich pokonamy, brudni bramek i wyników. Te niebieskie suki nie zagrodzą nam tej szansy. Skolwim gotowości i do końca będzie walczył. Damy dłoń pomocną, kiedy tylko będzie trzeba. Pokochamy ból, kiedy nadejdzie grę przelać. Patriotyczna grupa pozostanie tu na zawsze. Przyniesiemy puchar lub odniesiemy porażkę. Jestem tu dla świtu, każdy gotów do poświęceń. Nieważny jest wynik, najważniejsze serce. Dzień dobry Państwu, witamy bardzo ciepło i serdecznie ze słonecznego, ciepłego Szczecina, a dokładnie rzecz ujmując z północy Szczecina. Jesteśmy dzisiaj na Stołczyńskim 100 podczas spotkania czwartej kolejki spotkań trzeciej ligi grupy drugiej w Szczecinie. Świt Skolwin Szczecin podejmuje drużynę Weekend z Ludziną. Zespół z Ludzina to Beniaminek rozgrywek trzeciej ligi grupy drugiej, który awansował w tym roku do tej klasy rozgrywkowej. A Świt Skolwin to drużyna doskonale znana z rozgrywek trzeciej ligi grupy drugiej. W ubiegłym sezonie gospodarze dzisiejszego spotkania, gospodarze dzisiejszego pojedynku zajęli
Siódme miejsce w rozgrywkach trzeciej ligi grupy drugiej. Przed nami spotkanie, które mamy nadzieję będzie obfitowało w sporo bramek, wszak o tym jakby tabela już na chwilę powiemy. Czy to będzie święto na miarę święta z Czarnkowa, gdzie wtedy świętował Łukasz Święty? Przekonamy się, myślę, za około 2 godziny. Powodzenia świętowcy, a Państwu życzę dobrego widowiska i życzę i zachęcam do głośnego, kulturalnego dopingu. Jak słyszeliście Państwo, mam nadzieję, speakera prowadzącego dzisiejsze zawody, jest duża szansa na to, aby dzisiaj tutaj był wysoki wynik, ponieważ goście, którzy przyjechali do Szczecina, przyjechali na mecz w Skolwinie, jak do tej pory zajmują ostatnie miejsce w tabeli. 0 punktów na koncie, 0 zwycięstw, co za tym idzie, 0 remisów, 3 porażki, bilans bramek 2 do 13, a gospodarze dzisiejszego meczu, Skolwin, Szczecin, aktualnie 4 miejsce w tabeli, 7 punktów na koncie, 2 zwycięstwa i 1 remis, bilans bramkowy to 9 do 3. To jest czwarta kolejka spotkań trzeciej ligi grupy drugiej. Zapraszam na spotkanie Skolwin, Szczecin, weekend Luzino. Co ciekawe, zespoły ze Szczecina i z Luzina będą spotykały się także w trzeciej lidze grupie drugiej, ale kobiet. Tam grają Ladies Football Academy Szczecin oraz tam gra także drużyna weekend Luzino i tutaj też będziemy spoglądać na to, co tam w trzeciej lidze grupie drugiej będzie się działo, ale na razie oczywiście koncentrujemy się tylko i wyłącznie na dzisiejszym spotkaniu, na meczu, które już za chwilę rozpocznie się przy Stołczyńskiej, czyli przypomnę, na pojedynku Skolwin, Szczecin, weekend Luzino. 3 minuty po godzinie 18:00, przed nami już za chwilę wielkie emocje, no i liczymy na pewne zwycięstwo gospodarzy dzisiejszego spotkania, bo to oni są zdecydowanym faworytem, patrząc na tabelę. Drodzy Państwo, na początek kilka słów na temat składów, w jakich oba zespoły rozpoczęły dzisiejszy pojedynek. Rozpoczną dzisiejszy pojedynek, jak widzicie, już za chwileczkę, już za momencik, z numerem 30 w zespole gości Gołoś i dalej 16 Petk, numer 17 Roman Zalow, na rezerwie jest jeszcze Kurylo Zalow, numer 6 to Wilczyński, z 11 zagra Murakowski, numer 3 to Maszota, z 15 kapitan zespołu Kostuch, z numer 4 Kwaśnik, z numerem 10 Borski. I w tym momencie sprowadzający Kacper Kędzia rozpoczął zawody. Ja przypominam o wsparciu dla świtowców, a więc o gorącym dopingu z trybun. Z numerem 18 Brzuzy i rezerwowi zespole gości Pawłowski, Król, Skurat, Kreft, Kawron, Regulski, Machałek i, jak mówiłem, jeden z dwóch braci Zalow, czyli Kurylo Zalow. Trenerem zespołu gości jest pan Maciej Pliński. Jeśli chodzi o gospodarzy dzisiejszego pojedynku, czyli o drużynę świtu Skolwin Szczecin, w bramce z numerem 33 Piotr Słowikowski i dalej numer 3 Rafał Remisz, numer 6 Dominik Siwiński, z 7 gra Adam Ładziak, z numerem 13 Szymon Kapelusz, numer 15 to kapitan Kacper Wojdak, z numerem 17 gra Łukasz Święty, z numerem 19 Dawid Kisły, z numerem 20 Damian Ciechanowski, z numerem 35 Filip Balcewicz i z numerem 77 Jędrzej Kujawa. Rezerwowi zawodnicy w zespole gospodarzy, bramkarz Przemysław Matłoka i dalej numer 4 Jakub Kusko, numer 8 Jakub Białczyk, z 9 Przemysław Kędziora, numer 10 to Gracjan Goździk, numer 11 Kacper Nowak, 14 to Roman Dziuba, 24 Patryk Patrzuk i 32 Marcel Kacprzak. Trenerem gospodarzy dzisiejszego pojedynku jest Piotr Klepczarek. Sędziowie to Kacper Kędzia, sędzia główny, oraz sędziowie, którzy pomagają mu na liniach, Filip Szymon i Piotr Pacia. Przed nami być może pierwsza akcja w wykonaniu świtowców. Gospodarze dzisiaj w ciemniejszych strojach, na czerwono. Goście, którzy przyjechali do nas z Luzina. Zespół z Luzina pewnie wygrał rok temu swoją grupę czwartej ligi. Zdobył 93 punkty i awansował do wyższej klasy rozgrywkowej, ale ten początek to taki zimny prysznic dla przyjezdnych. A to wszystko dlatego, że goście w tym sezonie, jak już mówiłem wcześniej, nie zdobyli jeszcze żadnego punktu i zajmują ostatnie miejsce w tabeli. Osoby, z którymi tutaj dzisiaj rozmawiałem, kibice, gospodarze, twierdzą, że nic po dzisiejszym meczu się nie zmieni, to znaczy, że gospodarze dzisiejszego pojedynku wygrają, a goście pozostaną z zerowym dorobkiem punktowym, ale dopóki piłka w grze, tak naprawdę wszystko jest możliwe. Już za chwilę powiem Państwu kilka słów na temat zestawu par dzisiejszej czwartej kolejki spotkań trzeciej ligi grupy drugiej. I tak, o 17:30 rozpoczęło się spotkanie Sokół Kleczew kontra KP Starogard Gdański. O 18:00 Pogoń Nowe Skalmierzyce podejmuje Pogoń 2 Szczecin. Stalem Gniewino Kartuzja Kartuzy to spotkanie także rozpoczęło się o godzinie 18:00. Błękitni Stargard od 17:00 grają z Unią Swarzędz.
A może o tym za chwilę, bo jest szansa na pierwszą groźną akcję gospodarzy, ale na razie spokojnie do prawej strony z numerem 20 Damian Ciechanowski. I teraz widać już, jak ten mecz będzie wyglądał, bo całym zespołem bronią się zawodnicy zespołu gości, całym zespołem na swojej połowie. No i tutaj atak pozycyjny będzie kluczową sprawą do tego, aby dzisiaj tutaj zdobyć punkty i aby dzisiaj tutaj napocząć swojego rywala, bo wydaje się, tak przynajmniej mówił redaktor Dyczewski w Radiu Szczecin, kiedy jechałem tutaj na to spotkanie, że wydaje się, iż może to być spotkanie do jednej bramki, ale pamiętajmy, dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe. Przyjezdni przyjechali także z nastawieniem zdobycia pierwszego punktu w tym sezonie. Zawisza Bydgoszcz, Flota Świnoujście, to spotkanie także rozpoczęło się o 18:00. Wineta Wolin, Unia Solec Kujawski. Ten mecz też zaczął się o godzinie 6 po południu. O godzinie 17:30 rozpoczęło się spotkanie. O tym może za chwilę, bo na razie atakowali goście, ale wydaje się, że ta sytuacja zostanie wyjaśniona. Tak jest, piłka wybita na aut i będziemy mieli wrzut autu na wysokości pola karnego dla przyjezdnych, którzy teraz będą próbowali długą piłkę wrzucić w pole karne, licząc na to, że ten stały fragment gry właśnie na wysokości pola karnego przyniesie im groźną akcję. Kto wie, być może zakończy się to wszystko zdobyciem gola. Tylko jeden zawodnik Świtu przed polem karnym, teraz już wszedł do pola karnego, a więc cała jedenastka świtowców, zawodników Dumy Północy broni teraz w polu karnym, ale teraz udało się gospodarzom wyjaśnić tę sytuację przynajmniej na chwilę i piłka ponownie dla gości. Czas na jeszcze inne spotkania. Polonia, Środa Wielkopolska, Elana Toruń, 17:30. Świt-Skolwin, Szczecin, mecz, na którym jesteśmy, który Państwo oglądacie. Weekend Luzino, 18:00 i Gdańsk, Gdańsk, Noteć, Czarnków o 17:30. Po raz kolejny w natarciu zawodnicy w czerwonych koszulkach, po raz kolejny w natarciu piłkarze z Luzina. I będziemy mieli pierwszy rzut rożny w tym spotkaniu. Aktualnie mamy 5. minutę spotkania, rozpoczyna się 6. No i już drugi raz w okolicach OKS-u Świt-Skolwin zawodnicy przyjezdni, zawodnicy gości, którzy tym razem wprowadzać będą piłkę do gry z narożnika boiska, z miejsca, skąd wykonywany jest rzut rożny. I znowu całą jedenastką gospodarze bronią się przed swoimi rywalami. Dobrze bita piłka, ale piłka opuściła plac gry. I piłkę, futbolówkę do gry wprowadzać będzie oznaczony numerem 33 Piotr Słowikowski. No to patrzymy na tabelę po 3 kolejkach spotkań, bo jak już mówiłem, trwa czwarta kolejka trzeciej ligi grupy drugiej. Po 3 kolejkach spotkań na prowadzeniu dwa zespoły, które zgromadziły komplet punktów. Pogoń Nowe z Kalmierzyce i Wineta Wolin. Te zespoły mają po 9 punktów, po 7 oczek na koncie mają Zawisza Bydgoszcz i Świt-Skolwin, Świt-Szczecin. 6 punktów mają Polonia, Środa Wielkopolska i Błękitni Stargard. Może o tym za chwilę, bo szansa przed gospodarzami będzie dobra wrzutka w pole karne i co? I pewna interwencja defensorów gości, a więc szybko do ataku po tych dwóch akcjach zawodników weekendu Luzino przystąpili gospodarze dzisiejszego spotkania. Zwiastuje to dobry, otwarty mecz, bo jak na razie zawodnicy grają długimi piłkami, próbują uruchamiać swoich skrzydłowych, a także swoich napastników wrzutkami i jak na razie na pewno to spotkanie może się podobać, mimo że za nami dopiero 7 minut gry. Na dole tabeli miejsce 15 Flota Świnoujście, 1 punkt i 3 drużyny bez punktu, to rezerwy Pogoni Szczecin, to Unia Solec Kujawski i Weekend Luzino. Teraz będzie szansa dla gospodarzy, którzy będą mieli wrzut z autu na 25-28 mecze, to będzie na pewno wrzut z rzutu wolnego na 25-28 mecze, to będzie na pewno szansa na to, aby zagrać piłkę bezpośrednio w pole karne i pokusić się o strącenie piłki przez napastników czy przez obrońców, którzy ruszyli tam w pole karne, aby powalczyć o tę górną piłkę. Panie i panowie, 8 minuta gry się rozpoczyna. Zobaczmy, jak to wszystko zrobią, jak to wszystko zaplanowali i co mają do powiedzenia w tym temacie gospodarze dzisiejszego pojedynku, czyli zawodnicy Świtu Szczecin. Wrzutka z lewej nogi. Teraz dobrze zachowali się
przyjezdni, dobrze zachowali się w defensywie, no i znowu próbują wyprowadzić piłkę do przodu, ale jeden z zawodników Świtu zagrał piłkę ręką. Dobra pogoda, bardzo dobra pogoda do gry. 18:11 na zegarach, na termometrach 24 stopnie Celsjusza. No i piękne okoliczności przyrody mamy. Tam w głębi, jak spojrzymy, płynie statek. Można tutaj podziwiać piękne statki, można tutaj patrzeć, jak to wszystko wygląda, ale dla nas nie statki są teraz najważniejsze, ale najważniejsze jest to, co dzieje się na boisku. Na boisku, jak na razie, przy Stołczyńskiej 100, wynik bezbramkowy. 0-0. Rozpoczyna się 9 minuta pojedynku. W pierwszej kolejce spotkań Świt grał u siebie z Sokołem Kleczew po bramkach Kujawy i Paczuka. Do przerwy Świt prowadził 2-0 i chyba nikt wtedy nie wyobrażał sobie, że to spotkanie zakończy się innym wynikiem niż okazałe, pewne zwycięstwo zawodników, którzy przyjechali wtedy na to spotkanie z Kleczewa. O tym może za chwilę, bo znowu będziemy mieli rzut rożny dla przyjezdnych, ale w drugiej połowie do głosu doszli przyjezdni. Dwie bramki zdobył Tomasz Kowalczuk w 68 i 90 minucie meczu i z trzech punktów w Szczecinie, z trzech punktów w Skolwinie zrobił się punkt 1. Potem w drugiej kolejce u siebie 2-0 Świt Skolwin wygrał z Gdanią Gdańsk. To było 11 sierpnia. Bramki zdobyli Szymon Kapelusz i Kacper Nowak. No a tydzień temu pewne zwycięstwo naszych zawodników. Pewne zwycięstwo 9-9 Skolwin. Napomniałem, że to krótko został trener zespołu Świtu Szczecin Piotr Klepczarek. A przed chwilą napomniany został żółtą kartką trener gospodarzy, trener Świtu Skolwin, Świtu Szczecin, pan Piotr Klepczarek. Wracamy do gry, 10 minuta meczu i kolejny stały fragment gry, kolejny rzut rożny. Dobrze, bity róg. Oj, było blisko, było groźnie. Udało się wybić tę piłkę z 3 metra, ale to nie koniec ataku zawodników gości, którzy nie przestraszyli się tutaj Świtowców. No i po raz kolejny zagrozili bramce zawodników ze Szczecina. Jak na razie więc nie bronią się, tak jak to wyglądało na początku przez pierwszych kilka minut. Tak wydawało się do 5-6 minuty, że tutaj będą murować dostęp do swojej bramki. Próbują zagrać z kontry, próbują zagrozić bramce Piotra Słowikowskiego, ale na razie na tablicy wyników po 10 minutach pojedynku wynik 0-0. Spoglądamy jeszcze na to, co właśnie wydarzyło się w ostatniej kolejce spotkań, bo Świt Skolwin wygrał na wyjeździe z innym z Beniaminków, z Notecią Czarnków 5-1. Hat-tricka, no nie klasycznego, ale hat-tricka zanotował w tym meczu Łukasz Święty, który zdobył 3 gole w minutach 12, 45 i 58. Do tego po golu dla gospodarzy dzisiejszego meczu w tym spotkaniu wyjazdowym zdobyli Dominik Siwiński i Kacper Nowak. Bardzo blisko linii bocznej boiska. Rzut wolny dla gospodarzy dzisiejszego pojedynku. Z numerem 7 Adam Łaziak. To on będzie wprowadzał piłkę do gry? A może będzie krótkie rozegranie? Dowiemy się dosłownie już za chwilę. Popatrzmy. Oj, tam chyba było zagranie ręką. Sędzia jednak zinterpretował to inaczej. I mamy rzut rożny dla zawodników ze Szczecina. Tam domagali się i piłkarze, i kibice. Przepraszam, rzutu karnego. Stało się jednak zupełnie inaczej. Sędzia uznał, że nie było to celowe zagranie piłki ręką. No i teraz futbolówka do gry z rzutu rożnego. Wprowadzać będą gospodarze dzisiejszego pojedynku. Świt. Jeden z zawodników gospodarzy próbował zamknąć tę akcję, doszedł do piłki i wciąż posiadanie futbolówki Świtowcy. Z zaangażowaniem bramkarza szybko do swojej strefy obronnej wrócili gospodarze dzisiejszego pojedynku, czyli zawodnicy Świtu. Teraz na prawej stronie boiska Damian Ciechanowski, Adam Łaziak. Świetna, dobra, krosowa piłka, ale jednak to wszystko rozczytał jeden z defensorów zespołu gości, ale Świtowcy przed szansą, wrzutka w pole karne i co? I mamy pierwszego gola w dzisiejszym pojedynku. No i szybko otwiera nam się wynik tego spotkania, bo już w 13 minucie meczu.
13 minuta spotkania i 13 numer na koszulce. Strzelcem pierwszej bramki dla Świtu jest Szymon Kapelusz. Świt 1, Weekend 0. Panie i panowie, 13 minuta spotkania i pierwszy gol w tym pojedynku. Szymon Kapelusz wpisał nam się na listę strzelców. Szymon Kapelusz zdobył pierwszego gola w dzisiejszym pojedynku. Szymon Kapelusz, który otworzył wynik tego spotkania. Szymon Kapelusz, który zdobywa swojego drugiego gola w tym właśnie sezonie, w czwartej kolejce spotkań. 3 razy na listę strzelców w zespole ze Szczecina wpisywali się jak do tej pory Łukasz Święty, który strzelił ostatnio hat-tricka. 2 gole na koncie mają Nowak i Kapelusz, po jednym Kujawa, Paczuk i Siwiński. Jeśli chodzi o zespół Weekendu Luzino, to tam 2 piłkarzy aktualnie jest wpisanych na listę strzelców. 2 zawodnikom udało się strzelić gole. To po pierwsze Mateusz Dąbrowski, a po drugie Przemysław Kostuch. W rzutach rożnych jak na razie przewaga przyjezdnych, ale w piłce nożnej liczy się to, co na rybach, czyli to, co jest w siatce. A tutaj do siatki trafił, przypomnę, w 13 minucie Szymon Kapelusz i to gospodarze dzisiejszego meczu prowadzą 1-0. Ale zobaczmy, bo jak na razie nieźle te stałe fragmenty gry z drugiej strony boiska grali zawodnicy gości. Jak teraz to wszystko będzie rozegrane? Spójrzmy. Oj, zupełnie inaczej jest to rozegrany stały fragment gry. Ale ten stały fragment gry został zablokowany przez zawodników ze Szczecina i jest szansa na szybką kontrę. Długa piłka powinna być zagrana. Nie było spalonego. Zza pleców wybiegł jeden z zawodników ze Szczecina, jeden z zawodników Świtu i mamy, nie mamy! Mieliśmy wielką szansę, ale najpierw po strzale głową bardzo dobrze spisał się bramkarz gości Gołoś, a później dobitka z kilku metrów. Bez szczęścia poleciała na początek Łukasz Balon, który tutaj stoi. Następnie Szymon Kapelusz. W dalszym ciągu wynik 1-0 dla Świtowców. Szymon Kapelusz był bliski z kierowania po raz drugi dziś w meczu piłki do siatki, a wcześniej głową uderzał Łukasz Święty. Idealna akcja na to, aby wyprowadzić kontrę, ponieważ ten strzał zza 16 metra został zablokowany przez gospodarzy, którzy popędzili w czterech piłką i przeprowadzili bardzo groźną akcję. Po raz kolejny teraz gospodarze. No i będziemy mieli rzut wolny dla piłkarzy Świtu. Zdobycie pierwszej bramki przez gospodarza na pewno może nam jeszcze uatrakcyjnić ten mecz, ponieważ goście będą dożyli do wyrównania. Będą trochę zostawiali z każdą chwilą więcej miejsca w defensywie. Będą atakowali coraz większą liczbą zawodników, coraz większą liczbą graczy, a to może spowodować oczywiście spore szanse dla gospodarzy. Teraz miękko grana piłka w pole karne i co? I trochę za mocno piłkę do gry od bramki będzie wprowadzał Gołoś. 1-0, przypominam. Idealnie rozpoczęło się to spotkanie dla gospodarzy, którzy po 17 minutach spotkania mają na koncie 10 punktów w tabeli, patrząc na tabelę live, ponieważ do tej pory mieli 7, dzisiaj mają szansę na to, aby te 3 punkty zdobyć, a już teraz prowadzą 3-0, więc w takiej wirtualnej tabeli mają tych punktów 10 na swoim koncie. Mocno zagrana piłka przez bramkarza i kolejna szansa na to, aby zbliżyć się w okolice pola karnego z numerem 17 w zespole gości Roman Zalow. Próba gry na jeden kontakt, ale to wszystko rozczytał, wychodząc na 7-8 metr bramkarz zespołu gospodarzy, czyli Piotr Słowikowski, który pewnie chwycił piłkę i tutaj zagrożenia nie mieliśmy dla zawodników gości. Duma Północy. Świckowin. Spokojnie teraz trochę oddechu dla innych zawodników. Z numerem 20, tutaj bardzo blisko naszego stanowiska, Damian Ciechanowski. I aut dla gospodarza.
Znowu szybka gra w okolice pola karnego i co z tego wyniknie? Znowu czysto, chociaż tutaj oczywiście kibice domagają się rzutu karnego, ale tutaj naprawdę wydaje się, że czysto zostało to wszystko załatwione, czysto została zabrana piłka jednemu z zawodników gospodarzy. I wciąż 1-0 na tablicy wyników. Świt kontra Weekend w Szczecinie, na Skolwinie, przy Stołczyńskiej 100. I gospodarze, podopieczni Piotra Kleczarka, próbują teraz ponownie rozbić defensywę, grając szybko na jeden kontakt, szybkie rozegranie auto, ale znowu piłka zablokowana i ponownie na wysokości pola karnego szansa na krótkie rozegranie gry, tak jak przed chwilą. Znowu gospodarze, zobaczymy, co z tego wyniknie. Goście jednak wyjaśnili sytuację, ale tylko na chwilę, bo znowu pewna gra defensorów zespołu ze Szczecina, zespołu ze Skolwina i ponownie Ciechanowski. Przed chwilą Ładziak. I znowu tym razem lewą stroną próbują gospodarze. Jest szansa na dobrą, oskrzydlającą akcję. Teraz próba zagrania piłki do jednego z zawodników stojących w polu karnym. No i goście próbują wyjść z kontrą, ale nie udało im się to. O! I teraz daleko, daleko poza plac gry została wybita futbolówka. Pewna interwencja jednego z defensorów, gospodarzy, którzy zapobiegli atakowi drużyny gości. No i zobaczmy. Strzał, ależ było blisko. Piłka przeleciała obok lewego słupka, obok lewej strony bramki Słowikowskiego. Ten strzał naprawdę był niezły, bo piłka minęła słupek o dosłownie pół metra. Strzelał oznaczony numerem 6 w zespole gości Wilczyński. Wynik się nie zmienił, piłka do siatki nie wpadła, więc mamy wciąż 1-0 dla Świtu. Szybko dzisiaj czas mija, bo tutaj sporo się dzieje na boisku. Mamy już 21 minutę spotkania. I znowu te akcje zarówno z lewej, jak i prawej strony zawodników Świtu bardzo często są od obrońców piłki zagrywane aż do skrzydłowych, którzy są bardzo wysoko, z pominięciem bardzo często nawet linii pomocy, licząc na to, że po pierwsze zawodnicy gości w defensywie popełnią błąd, a po drugie uda się gospodarzom tę piłkę przejąć. I co teraz? I nic teraz. Piłka będzie wprowadzana do gry od bramki. Z naszego stanowiska trudno dojrzeć i zobaczyć, czy tam coś się wydarzyło, czy nic się nie wydarzyło. Wierzymy więc panu Kacprowi. Kacper Kędzia, przypomnę, to prowadzący dzisiejsze spotkanie arbiter. No i od bramki grający w zespole gości z numerem 30 Gołoś. Mocno zagrana piłka lewą stroną. Mała scysja w środku pola, nie na krzyki padł komentarz ze strony zawodników grających dzisiaj w czerwonych strojach. I piłkarze gospodarzy znowu będą próbowali przeprowadzić jakąś groźną akcję ofensywną, wprowadzając piłkę do gry i grając bardzo, ale to bardzo krótko. Dobrze, spokojnie, znowu piłka wraca do defensorów, próbują wyciągnąć swoich rywali jak najwyżej zawodnicy zespołu Świtu z numerem 35 przed chwilą na naszych ekranach przy piłce Filip Balcewicz, znany z występów w rezerwach Pogoni Szczecin. Teraz pewnie udało się zawodnikom w czerwonych strojach przejąć piłkę, ale zbyt wielu piłkarzy nie ma zamiaru atakować, co przełożyło się na stratę futbolówki. No i teraz szansa, pięknie rozegrana piłka, wrzutka miękka w pole karne, ale ta piłka była zbyt mocna i nikt do tej piłki nie doszedł, ale to taka
próbka kombinacyjnej gry zawodników świtu Skolwin. I znowu pewnie defensorzy ze Szczecina. Teraz fajna gra na jeden kontakt. I szansa przed gospodarzami. Ajajaj, nie doszła piłka do adresata. Mamy pozycję spaloną. No i futbolówkę ponownie będą wprowadzać do gry zawodnicy gości. Weekend Luzino. W zeszłym sezonie rozgrywek trzeciej ligi grupy drugiej do pierwszej ligi, do drugiej ligi. Może o tym za chwilę, ale pewny chwyt bramkarza gospodarzy. Do drugiej ligi z grupy trzeciej, drugiej ligi właśnie awansowała drużyna Olimpii Grudziądz, która miała 7 punktów przewagi nad rezerwami Pogoni, a Świt Skolwin zajął miejsce 7. 16 zwycięstw, 7 remisów i 11 porażek w ubiegłym sezonie. Jeśli chodzi natomiast o tę czwartą ligę, grupę pomorską, to pewne, jak mówiłem, pierwsze miejsce zajął Weekend Luzino. 93 punkty w 38 spotkaniach. 29 zwycięstw, 6 remisów i tylko 3 porażki. Bilans bramek, uwaga, 124-30. To był bilans naprawdę, naprawdę bardzo, ale to bardzo imponujący. Ale jak na razie tutaj w tej wyższej klasie rozgrywkowej, czyli w trzeciej lidze w grupie drugiej, 2 razy na listę strzelców wpisali się zawodnicy z Luzina. Ten obraz gry w momencie atakowania, ataku przez piłkarzy świtu nie zmienia się. Wysoko postawieni zawodnicy gości. Sporo tych piłkarzy broni dostępu do swojej bramki, ale teraz świetna akcja gospodarzy. Czy uda się zagrać piłkę w pole karne? Tak jest. I co? I bardzo dobry strzał głową i pewna tym razem interwencja bramkarza zespołu gości. Adam Ładziak. Strzelał głową Adam Ładziak z 13 metra boiska, ale gołaś w bramce spisał się bez zarzutu. No i wciąż na tablicy wyników 1-0. I wciąż na tablicy wyników jednobramkowe prowadzenie gospodarzy. 26 minuta pojedynku, a więc minęła już połowa połowy i na razie mecz pod dyktando gospodarzy, ale kilka razy udało się zawodnikom gości przeprowadzić groźną akcję. Mieli kilka stałych fragmentów gry, kilka rzutów rożnych, które nie przyniosły rezultatu, ale spowodowały trochę zamieszania w polu karnym gospodarzy dzisiejszego meczu, czyli zawodników świtu Skolwin. Aut dla przyjezdnych. Z numerem 18, przepraszam, Brzuzy będzie wprowadzał piłkę do gry. Teraz sporo na lewej stronie boiska zawodników w czerwonych strojach, ale i oni pogubili się w tym kontrataku, w tej akcji ofensywnej. No i teraz taki mamy piłkarski bilard zawodników z obu stron. Raz jedni, raz drudzy próbują wybić tę piłkę. Cały czas jesteśmy w okolicach pola karnego zespołu gospodarzy. No i od bramki wprowadzać będzie piłkę do gry Piotr Słowikowski, oznaczony numerem 33. Tam próbował jeden z zawodników gości nabić jednego z piłkarzy świtu, aby mieć ten stały fragment gry, czyli rzut rożny, po którym mamy najwięcej zagrożenia, ale na szczęście dla gospodarzy nic z tego nie wynikło. No i wracamy do gry, wprowadzając piłkę z 5 metra i gospodarze ponownie próbują przeprowadzić akcję na bramkę swoich rywali. Teraz strata. Z numerem 16 w zespole gości Petk. Kolejna piłka daleko, daleko za płotem, tym razem z drugiej strony. Teraz błąd jednego z defensorów zespołu gości. Ponownie piłka
która trafia do siatki i mamy prowadzenie 2-0. Tam jakieś pretensje ma jeden z defensorów, to jest Gruzina. Ale wszystko było czyste i piłka wpadła do bramki. 2-0. Dwudziesta ósma minuta spotkania. Drugą bramkę indywidualnie, drugą oczywiście dla Świtu. Zdobył grający z numerem 13 Szymon Kapelusz. Świt 2, Weekend 0. Druga bramka Szymona Kapelusza po błędzie jednego z defensorów w czerwonych koszulkach, gdzieś występujących, czyli zawodników z Luzina. Pewnie zachował zimną krew w sytuacji sam na sam z bramkarzem zespołu gości. Pewnym strzałem pokonał golkipera. No i drugi raz wpisał się na listę strzelców, czym zrównał się z Łukaszem Świętym w klasyfikacji na najlepszego strzelca świtowców w tym sezonie. Przypomnę, 3 bramki w zeszłym tygodniu zdobył Łukasz Święty. Dzisiaj 2 gole zdobył Szymon Kapelusz. Wcześniej już miał 1 bramkę, więc aktualnie ma 3 gole na swoim koncie. Teraz okrzyk moja, pewna interwencja na 15 metrze Piotra Słowikowskiego, czyli bramkarza Świtu. I znowu na lewą stronę w 30 minucie spotkania. Lewą stroną myślałem, że będą próbować rozgrywać piłkę i atakować zawodnicy gospodarzy, a oni teraz mogą sobie trochę odpocząć. 30 minut gry w dosyć ciepłych warunkach mogło każdego zmęczyć i spowodować, że czas trochę odpocząć i pograć sobie piłeczką z tyłu. 2-0. Wcześniej, kiedy padła bramka, chciałem Państwu powiedzieć kilka słów na temat tego piłkarza oznaczonego numerem 16 w drużynie z Luzina, czyli Adriana Petka. Pamiętamy go, był w kadrze zarówno Lechii Gdańsk, jak i Miedzi Legnica, a dzisiaj jest zawodnikiem Weekendu Luzino, a w poprzednim sezonie, półtorej sezonu temu, grał w GKS-ie Przodkowo. Dominacja gospodarzy w środku pola. Ależ dobrze rozegrana piłka, teraz rozrzucona tą lewą nogą Adama Ładziaka. Aktualnie, jeśli chodzi o bilans bramek Świtu z Kolbin, 11 zdobytych, 3 bramki stracone. Jeśli chodzi o zespół gości, 2 gole zdobyte w tym sezonie w 4 meczach i 15 bramek straconych. Przyjezdni wybijają piłkę przed siebie, piłka futbolówka opuszcza plac gry i gospodarze z autu. I kolejny aut dla świtowców, dla zawodników Dumy Północy Szczecina. I ponownie Świt. Ponownie Ciechanowski, oznaczony numerem 20, łatwo poradził sobie z rywalami. Trochę zagrał teraz piłkę do tyłu. Tu mieliśmy podobną sytuację jak tutaj, kiedy domagał się rzutu karnego zespół ze Szczecina. Lekkie dotknięcie piłki ręką. Piłka cały czas w posiadaniu gospodarzy, którzy znowu będą wprowadzać piłkę do gry. Z rzutu rożnego Ładziak, oznaczony numerem 7, ale ciekawe, czy to będzie rozegranie gry krótkie. Swojemu koledze Ładziak przekazał piłkę. We dwóch stoją w narożniku boiska, ale chyba będzie bezpośrednia wrzutka w pole karne. Tak jest. Tym razem bez zastrzeżeń zawodnicy gości.
Minął się teraz Adam Łaziak i szansa na kontrę dla piłkarzy w czerwonych strojach. Numerem czwartym przed chwilą Kwaśnik. Dobre zagranie piłki na drugą stronę boiska. I znowu pewnie grający na przedpolu Słowikowski, który dzisiaj jak na razie nie musiał być zmuszony do jakiejś poważnej interwencji. Raz piłka przyleciała obok lewego słupka jego bramki, a tak to pewnie spisuje się na przedpolu, pewnie chwyta piłkę, no i pewnie także wprowadza do gry, uruchamiając i angażując swoich kolegów do gry i do wprowadzenia jej, a także rozpoczęcia kolejnej akcji zaczepnej. Na razie cały czas gramy na połowie gospodarzy, ale znowu to jest to, o czym mówiłem wcześniej. Dobra, długa piłka na skrzydło i aut dla Świtu. Któryż to już aut właśnie w okolicach tego miejsca. Znowu piłkarze gospodarzy. Łaziak, znowu zagrywka, zagranie w pole karne. Teraz tam wygrał swoją pozycję jeden z piłkarzy gospodarzy, ale faul przy grze w powietrzu. I przez za chwilę piłkę do gry wprowadzać będzie Gołoś oznaczony numerem 30. Scenariusz taki, jakiego można było się spodziewać, a więc szybkie prowadzenie gospodarzy, potem podwyższenie i to gospodarze prowadzą 2-0 w 35 minucie dzisiejszego spotkania i dzisiejszego pojedynku. Przy Stołczyńskiej 100 w Szczecinie, przy Stołczyńskiej 100 na Skolwinie. Teraz podobnie jak Świtowcy próbowali zagrać goście z Luzina, czyli zagrać piłkę na wolne pole, na skrzydło, ale tutaj znowu czujni defensorzy, którzy zagrali piłkę głową do bramkarza zespołu gospodarzy, który to z kolei teraz znowu tak powolutku, nie śpiesząc się, wprowadził piłkę do gry. 2-0, 10 minut do zakończenia pierwszej części spotkania. Dominacja gospodarzy. No i coś się wydaje nam, że to jeszcze nie jest ostatnie słowo, jakie gospodarze dzisiejszego meczu powiedzieli. Zobaczmy teraz. Ale pozycja spalona. Mimo że bramka w siatce, to pozycja spalona, gol niezaliczony wciąż, więc 2-0 w tym właśnie meczu. Realizator naszego spotkania mówi, że wygląda na to, że tego spalonego mogło wcale nie być. Sędzia boczny był jednak innego zdania. No i teraz już o tym wszystkim zapomnieliśmy, przenosząc się na drugą stronę boiska, bo będziemy mieli stały fragment gry dla drużyny gości. Z tamtej strony boiska, czyli z tamtego narożnika boiska, mieliśmy kilka groźnych sytuacji, kilka groźnych akcji dla gości. Jak będzie teraz, zobaczmy. Wrzutka w pole karne, podobnie jak kilka razy wcześniej, ale znowu broniąc całą jedenastką zdecydowali się nieźle wybić tę piłkę gospodarze. No i strzał jednego z piłkarzy z Luzina, taki na uwolnienie, aby swoje szyki ustawić i aby móc znowu przejść do gry w defensywie. Thank you.
7 minut zakończenia regulaminowego czasu gry pierwszej części dzisiejszego pojedynku. 39 minuta meczu i mocna piłka z lewej nogi do piłkarzy gości przez ich golkipera. No a teraz nieporozumienie i znowu kibice zespołu z Luzina mogli westchnąć i powiedzieć: znowu naszym nie poszło. Czy pójdzie teraz zawodnikom gospodarzy? Spójrzmy. Kolejny raz, piłka na drugą stronę boiska, piłka zagrana mocno, no i tam udało się gościom wybić piłkę poza plac gry. Gospodarze na pewno chcieliby postawić sobie kropkę na D i w jeszcze lepszych nastrojach zejść na przerwę tego spotkania, prowadząc 3-0. Cały czas to oni mają przewagę w tym meczu, to oni dominują, to oni starają się i nawet częściej zagrażają bramce zespołu gości. Ależ teraz świetna akcja, wrzutka w pole karne, mocno bita piłka, ale tam do nikogo futbolówka nie doszła. Czy teraz odbije się od chorągiewki? Nie. Więc od bramki goście wprowadzać będą znowu piłkę do gry. 5 ostatnich minut regulaminowego czasu gry przed nami. Aktualnie wynik tego meczu to, przypominam, 2-0. Przy wygranej zespołu gospodarzy Świt Skolwin, Świt Szczecin umocni się w czubie tabeli, będzie zespołem, który cały czas będzie w grze o najwyższe miejsca. No i co ważne, pozostanie wciąż drużyną bez porażki, bo jak do tej pory 2 zwycięstwa i 1 remis, dzisiaj przy zwycięstwie Świtowcy będą mieli 3 zwycięstwo na koncie, ale nie rozdzielajmy skóry na niedźwiedziu, bo jeszcze trochę czasu. Po pierwsze do końca pierwszej części spotkania, a więc 5 minut, a po drugie do końca całego meczu, a goście mają chrapkę na to, aby jeszcze przed przerwą zdobyć kontaktowego gola. Tak się nie stało w tej akcji. A teraz dobra piłka, ale nie zrozumiał intencji swojego kolegi Szymon Kapelusz, który tam próbuje cały czas walczyć, grać, rozbijać defensorów zespołu z Luzina. I znowu próbował z numerem 4 w zespole gości Kwaśnik. Ponownie Brzuzy przy piłce, wrzutka w pole karne. No i teraz może być groźnie. Na szczęście udało się to wszystko zawodnikom gospodarzy rozbić. Udało się ten atak rozbić piłkarzom ze Szczecina, piłkarzom ze Skolwina. No na drugą stronę potrzebna jest do zagrania piłka do Ciechanowskiego. Ciechanowski, pole karne, wrzutka w pole karne. I co teraz? I strzał, ale znowu w środek bramki i znowu pewna interwencja Gołosia grającego z numerem 30. Zdecydowanie więcej pracy ma bramkarz zespołu gości. Co więcej, on już 3 razy musiał wyciągać piłkę z siatki. 2 razy gol został uznany, 3 razem bramka nie została uznana. Dlatego mamy aktualnie wynik 2-0. No i teraz oddana za darmo piłka piłkarzom gospodarzy. 43 minuta spotkania. Jest więc szansa na to, aby jeszcze raz zagrozić bramce przed zakończeniem pierwszej części pojedynku bramce zawodników gości. Teraz trochę zabawił się w bramce Piotr Słowikowski.
Na szczęście dla niego wszystko zakończyło się happy endem. I Kuba chciał dodać sobie samemu trochę adrenalinki, bo do tej pory może nudzić się w bramce swojego zespołu w dzisiejszym właśnie meczu. I Świtowcy. 2 minuty do końca pierwszej części gry, plus to oczywiście, co jeszcze zostanie dodane przez prowadzącego dzisiejsze zawody Kacpra Kędzie. A i zobaczmy. Coraz bliżej koniec pierwszej części pojedynku. Tajemne znaki, o których wiedzą tylko i wyłącznie koledzy z drużyny. Te znaki dotyczą tego, w jaki sposób zostanie rozegrany ten stały fragment gry. Wrzutka w pole karne, tym razem trochę krócej. No i piłka obok bramki golkipera gości. I rozpoczynamy ostatnią minutę regulaminowego czasu gry, minutę 45. Tych przerw zbyt dużo nie było, więc myślę, że maksymalnie 1 minutę dodała w pierwszej części spotkania arbiter prowadzący dzisiejsze zawody. Znowu walka w środku pola. Tym razem wygrali tę walkę w powietrzu zawodnicy gości. Brzuzy oznaczony numerem 18, znowu w okolicach naszego stanowiska. No i wybyta piłka. Minutę doliczam, powiedział arbiter prowadzący dzisiejsze zawody, więc jest jeszcze szansa przed gospodarzami na to, aby przeprowadzić jeszcze jakąś akcję, ale specjalnie nie kwapią się do tego gospodarze, mając dwubramkową zaliczkę przed przerwą. 2-0. Przypominam, to jest mecz 4. kolejki spotkań 3. ligi grupy 2. Świt Szczecin, Świt Skolwin prowadzi 2-0 z Weekendem Luzino. Prowadzący dzisiejsze zawody, pan Kacper Kędzia uznał, że jest szansa na trzecią bramkę przed końcem tego spotkania, tutaj końcem pierwszej połowy, ale 2 razy świetnie golkiper zespołu gości spisał się w tej sytuacji, więc na pewno brawa dla niego, ale jakieś pretensje mają do siebie defensorzy przyjezdnych, którzy w tym momencie zobaczyli widmo straty trzeciej bramki. Zobaczyli, że może jeszcze przed przerwą trzeci gol zostać zdobyty przez gospodarzy, a tak na przerwę zajdą z dwubramkowym prowadzeniem gospodarzy i z dwubramkową stratą do świtu właśnie. Kończymy pierwszą część meczu, panie i panowie, 2-0 po 2 bramkach kapelusza. Świt Skolwin Szczecin prowadzi z Weekendem. Do przerwy za kwadrans wracamy po 2 bramkach kapelusza z 13:28 spotkania. Zapraszam Państwa oczywiście do naszego punktu gastronomicznego na najpyszniejszą w Polsce pyszną giętą za 1 minutę.
Szanowni Państwo, czas na informacje odnośnie planowanych zmian. Na początek podziękujemy za występ zawodnikowi Świtu Szczecin, grającemu z numerem 7, Adamowi Łaziakowi, którego zastąpi grający z numerem 11, Kacper Nowak. Zmiana także w zespole gości. Boiska opuścili Marcin Maszota, Maciej Borski oraz Roman Zalow, a w ich miejsce Jakub Kreft, Cezary Gawron, a także Dawid Król. Rozpoczynamy drugą część spotkania. Panie i panowie, druga część spotkania rozpoczęta. Do 4 łącznie zmian doszło w obu zespołach. Najpierw goście, bo to goście mają pierwszeństwo. Roman Zalow opuścił boisko, oznaczone numerem 17. Z numerem 3 nie zobaczymy także grającego w pierwszej połowie Maszotę. I z dziesiątką boisko opuścił Borski. Na ich miejsce w zespole Weekendu Ludzino pojawili się Król, Kreft i Gawron. W zespole gospodarzy jedna zmiana. Adam Łaziak, oznaczony numerem 7, opuścił boisko. W jego miejsce z jedenastką Kacper Nowak. Rozpoczynamy drugą część spotkania. Czwartej kolejki spotkań trzeciej ligi grupy drugiej. Przed nami drugich 45 minut, po pierwszych 45 minutach, po pierwszej połowie, po dwóch bramkach Szymona Kapelusza gospodarze prowadzą 2-0. Zobaczymy, jak te trzy zmiany wpłyną na gości, jak te trzy zmiany wpłyną na zawodników w czerwonych strojach. Teraz pewna interwencja w defensywie jednego z zawodników gospodarzy, który jednak po chwili tę futbolówkę stracił. Przypominam, na czerwono Weekend Luzino, gospodarze Świt Skolwin, Świt Szczecin w ciemniejszych strojach w dzisiejszym meczu. Zakończyło się już jedno spotkanie, zakończył się już jeden mecz. Aktualnie 1-3 Błękitni Stargard przegrali z Unią Swarzędz, a w trwających pojedynkach po 80 minutach Gdynia prowadzi z Notecią 1-0. Po 78 minutach gry Polonia Środa Wielkopolska przegrywa z Eloną Toruń 1-2. Po 77 minutach spotkania zacięty mecz w Kleczewie Sokół Kleczew Starogard Gdański 2-3. 0-3. Dotychczasowy lider, czyli zawodnicy Pogoni Nowe Skalmierzyce, przegrywają z rezerwami Pogoni. Do podawania wyników aktualnych dzisiejszej czwartej kolejki spotkań wrócimy za chwilę, bo teraz szansa przed gospodarzami i będziemy mieli rzut rożny. 0-0 bez bramek w meczu Stoleń Gniewino Kartuzja Kartuzy. Tutaj mamy 51 minutę spotkania. Wineta Wolin przegrywa z Unią Solec Kulaw Kujawski 0-1, a Zawisza Bydgoszcz prowadzi z Flotą Świnoujście 1-0. Rzut rożny przed nami. Wrzutka w pole karne, strzał, piłka obok. No i patrząc na taką wirtualną, aktualną tabelę, to ma szansę na wyjście, na prowadzenie w tej tabeli Świt Skolwin. Świtowcy bowiem aktualnie w tej wirtualnej tabeli, w tej tabeli na godzinę 19.09 mają 10 punktów, tyle samo co Zawisza. Zawisza Bydgoszcz ma 9 bramek na plus, bo bilans bramek 10-1, a Świt 11-3. No i zobaczymy, czy dzisiaj zaśpiewają kibice w Szczecinie. Kibice na Skolwinie. Mamy lidera. Na Skolwinie mamy lidera. Zobaczymy to za kilka minut. Na razie skoncentrujmy się na tym, co na boisku. A na boisku 47 minuta gry. No i mamy aktualnie wciąż 2-0. No i teraz faulowany. Grający z numerem 19 Dawid Kisły, który tutaj bardzo ładnie poradził sobie ze swoimi rywalami. Zgasił piłkę na lewej nodze, przedryblował swojego rywala, a tamten odwdzięczył mu się, dotykając go i łapiąc go za koszulkę, co spowodowało upadek i faul. Druga piłka zawodników gości. O, tutaj sędzia wraca. I będzie żółty kartonik dla defensora Świtu. Dobra,
Tam jakieś przepychanki teraz przed polem karnym. Podobnie jak w pierwszej połowie ruszają do ataku zawodnicy gości, tylko w tym momencie nie mają już nic do stracenia, bo przegrywają 0-2. Świetnie, Słowikowski. Zmiana w drużynie gospodarzy. Bielsko opuścił gońcu z numerem 19 Dawid Kisły, a w jego miejsce Jakub Kusko. Zmiana w zespole gospodarzy. Dawid Kisły opuścił plac gry, w jego miejsce Jakub Kusko. No i tutaj z naszego stanowiska nie widać było, kto dostał tę żółtą kartkę. Czekamy na potwierdzenie od spikera. Czy to był Filip Balcewicz, czy może ktoś inny? Jedno jest pewne, jeden z defensorów Świtu Skolwin ukarany został przed chwilą żółtym kartonikiem. I próba znowu zagrania za plecy rywali. Teraz taka bardziej intensywna, zdecydowana walka w środku boiska. Zawodnicy jednej i drugiej drużyny nie odkładają nogi, walczą o piłkę, o to, aby zaatakować, o to, aby zdobyć tutaj trochę pola i aby przeszkodzić swoim rywalom. Trochę takich zapasów, trochę zapasów rodem z Igrzysk Olimpijskich czy z innych zawodów. My czekamy na piękne akcje zawodników obu drużyn. Na pewno te dwie szybko zdobyte bramki ustawiły losy tego pojedynku i na razie wygląda to tak, że Świt kontroluje przebieg wydarzeń na boisku, ale zdobycie trzeciej bramki przydałoby się na pewno gospodarzom, bo już mieliśmy tutaj taki mecz w pierwszej kolejce, kiedy Świt prowadził 2-0, a skończyło się tak, jak się skończyło, czyli Świtowcy zremisowali 2-2. Kolejny raz piłka wybita daleko, daleko poza płot. Pytanie więc jest takie, czy te piłki potem w ogóle da się tam odnaleźć? Coraz bliżej pola karnego weekendu. Teraz dobrze zagrana piłka, ale nie doszedł do tej piłki jeden z zawodników gospodarzy. Teraz mocny faul. Wilczyński, oznaczony numerem 6, faulował. Leży jeden z zawodników gospodarzy. Tym razem chyba oszczędzi swoich zawodników w czerwonych strojach speaker, arbiter prowadzący dzisiejsze zawody. Prawa strona boiska. Ciekawie rozegrana ta akcja. Będzie wrzutka w pole karne. Szansa teraz przed gospodarzami, ale ta piłka została stracona przez zawodników w czerwonych strojach. Szybko jednak wrócił i załatwił całą sprawę, oznaczony numerem 20 Ciechanowski. Thank you.
Trochę zdecydowanie w tych pierwszych 10 minutach zaatakowali przyjezdni. Jak mówiłem, już kilka razy nie mają nic do stracenia, a także zdecydowanie postanowili podejść wyżej do swoich rywali, do gospodarzy dzisiejszego meczu. Gospodarzy, którzy jeszcze w drugiej części spotkania nie mieli żadnej klarownej sytuacji do tego, aby zdobyć gola i wpisać się po raz trzeci na listę strzelców. Aktualny wynik spotkania to, przypominam, 2-0. W 13 i 28 minucie na listę strzelców wpisał się Szymon Kapelusz. Otrzymuje informację z wozu. Filip Balcewicz, oznaczony numerem 35, otrzymał żółtą kartkę. To jest ta żółta kartka, o której myśleliśmy i zastanawialiśmy się, który z zawodników Świtu otrzymał żółtą kartkę właśnie. Filip Balcewicz, numer 35, z żółtą kartką na koncie. 11 minut drugiej części gry za nami, minuta 57 i w tej drugiej części coraz lepiej, oj, tutaj była ręka, tak jest, coraz lepiej radzą sobie goście. Ale może być podobnie jak w pierwszej połowie, że dadzą się swoim rywalom wyszumieć Świtowcy i potem zadadzą zdecydowany cios, wpisując się po raz trzeci na listę strzelców. Na razie bowiem 2-0. Strata przez gospodarzy, strata piłki przez gospodarzy. No i teraz ponownie bramkarz zespołu gospodarzy, właśnie bramkarz Świtu, Piotr Słowikowski, numer 33. Nie najlepsze to wybicie. Tak chyba trochę zekceważyli na początku drugiej połowy swoich rywali zawodnicy Świtu, którzy być może już gdzieś w szatni, w głowach dopisali sobie 3 punkty za dzisiejszy mecz, ale aktualnie prowadzą 2-0. Jest to pewny wynik, ale po przykładzie tego remisu 2-2 w pierwszej kolejce przypominamy słowa Czesława Michniewicza, który mówił, że 2-0 to jest to bardzo, ale to bardzo niebezpieczny wynik. Kapelusz, dobrze zbudowany, wygrał tę główkę, popędził w stronę bramkarza gości. No ale nic z tej akcji nie wynikło. Długie wybicie piłki przez Gołosia. I tutaj też możemy powiedzieć to samo, a więc spokojnie chwycił piłkę golkiper zespołu gospodarzy. Zawisza wciąż prowadzi 1-0 z Flotem Świnoujście, tam 65. minuta meczu, tutaj na Skolwinie w Szczecinie 59. minuta spotkania. Świt prowadzi 2-0, więc w tabeli, patrząc na 19-19 bez większych zmian, czyli po 10 punktów ma Zawisza, Świt, a także Wineta. Ten zespół przegrywał bowiem 1-0 u siebie z Unią Solec Kujawski, ale wyrównał. I aktualny wynik meczu w Wolinie to 1-1. I tam jeszcze 25 minut gry, a więc jeśli Wineta zdobędzie drugiego gola, no to wtedy lider będzie w tej sytuacji tylko jeden, bo ten zespół będzie miał na swoim koncie komplet punktów. Trudno bowiem wyobrazić sobie, aby Pogoń Nowe Skalmierzyce zdobyła komplet punktów w meczu z rezerwami Pogoni, w meczu z inną Pogonią, bo do przerwy mamy przecież wynik 0-3 i na początku drugiej połowy ten wynik także się utrzymuje. Wracamy na Skolwin. Patrzmy, co się tutaj dzieje. Atakują zawodnicy w czerwonych strojach. Dobra wrzutka w pole karne, ale pewnie przed polem karnym właśnie. Piłkarze Świtu. I znowu kolejne potwierdzenie na to, co mówiłem. Świetnie głową zagrał Szymon Kapelusz, który dzisiaj już 2 razy wpisał się na listę strzelców. Ma 3 bramki na swoim koncie. I będziemy świadkami kolejnej zmiany.
Zrobiło się trochę chłodnie, ale wciąż jest to świetna pogoda do grania. 21 stopni Celsjusza w Szczecinie przy Stołczyńskiej 100. O 3 stopnie ta temperatura spadła, porównując ją do tej, jaką mieliśmy godzinkę temu, kiedy to spotkanie się rozpoczynało. Teraz natomiast rozpoczynała się 61 minuta meczu. I znowu weekend, ale znowu górą gospodarze. Próba wrzutu, a nie, to tak wyglądało, że będziemy mieli długą próbę wrzutu piłki w pole karne. Teraz mamy wrzutkę i znowu nie. Dwa razy zrobili nas w trąbę zawodnicy. Przez spotkanie nastąpiła zmiana zespołu gości w boisku wyjściowego z numerem 11 Łukasz Murakowski, a w jego miejsce z numerem 14 pojawił się na boisku Kamil Michałek. Zmiana w zespole gości. Grający z numerem Murakowski, z numerem 11 Murakowski opuścił plac gry na boisku Kamil Michałek, oznaczony numerem 14. A więc tych zmian już mieliśmy kilka w zespole gości, bo 4. Dwie zmiany u gospodarzy, ale wynik meczu wciąż się nie zmienia. Rozpoczął się drugi kwadrans drugiej części gry i 2-0 wciąż po dwóch bramkach Kapelusza prowadzi Świt. Ta druga część meczu bardziej wyrównana. Faulu domagają się zawodnicy i sztab szkoleniowy zespołu ze Szczecina, zespołu ze Skolwina. Poza placem gry leży jeden z zawodników Świtu. Tym razem już, tak jak przewidywałem poprzednio, mocna wrzutka w pole karne i teraz było bardzo groźnie. Bardzo dobra interwencja golkipera zespołu gospodarzy. To tak naprawdę taka pierwsza akcja, pierwszy znak ostrzegawczy dla gospodarzy. Naprawdę musiał się postarać i wybić tę piłkę na rzut rożny Słowikowski. Czas na rzut rożny z drugiej strony boiska. Początek drugiej części gry i przewaga zawodników w czerwonych strojach. Proszę zobaczyć, chciałem powiedzieć, że w 10 bronią zawodnicy ze Szczecina, bo jeden z piłkarzy był opatrywany poza placem gry, opatrywany poza boiskiem. Aktualnie próba strzału i pewna interwencja bramkarza ze Szczecina, bramkarza ze Skolwina, bramkarza Świtu. Gospodarze, wrzutka w pole karne i co? I to wszystko zostało w dobrym momencie wybite przez zawodników z Luzina. Przy okazji faul w okolicach pola karnego i piłkę do gry w 65 minucie pojedynku wprowadzać będą zawodnicy gości. 2-0 cały czas na tablicy wyników. Tutaj nic się nie zmienia od 28 minuty spotkania.
dawaj go, krzyczą zawodnicy z linii defensywnych do swoich kolegów z przodu. To był znak, sygnał do tego, aby zdecydowanie mocniej zaatakować swoich rywali. Ale znowu z 5 metra piłkę do gry wprowadzać będzie Słowikowski, bramkarz, który dzisiaj w takiej pastelowej koszulce broni w tym spotkaniu. No i wysoko podchodzą, proszę zobaczyć, zawodnicy zespołu gości, ale to powoduje większą wyrwę w środku boiska, co próbują wykorzystać gospodarze meczu. Znowu na prawej stronie boiska walka piłkarzy obu zespołów. I teraz wypadałoby gospodarzom trochę uspokoić grę w tej środkowej strefie boiska. I out. Out dla Świtu. 67 minuta już, za chwilę się rozpocznie. Teraz próba wrzutki. Pewna interwencja defensorów zespołu gości i ci wychodzą z kontratakiem. Sędzia puścił grę. Jego zdaniem czysto została ta piłka odebrana. Świetne przyjęcie piłki. No jest teraz miejsce na to, aby zaatakować, ale źle zagrana piłka. Zakończyły się 3 kolejne spotkania trzeciej ligi grupy drugiej. Co ciekawe, Sokół Kleczew wygrał z KP Starogard Gdański 4-3, ale zdobył bramkę na 4-3 właśnie w 96 minucie pojedynku. W innych zakończonych spotkaniach, o tym już wcześniej mówiłem, błękitni Stargard Unia Swarzędz 1-3, a przed chwilą zakończyły się 2 kolejne pojedynki. Polonia Środa Wielkopolska Elana Toruń 1-3 i Gdania Gdańsk Noteć Czarnków 1-1. Tutaj też sędzia pozwolił na taką twardszą grę zawodników obu zespołów w środku boiska. Tak to wygląda, że szukają swoich szans i wciąż jeszcze wierzą w pozytywny wynik na skolwienie piłkarze, którzy grają dzisiaj w czerwonych strojach, czyli zawodnicy z Luzina. Oni cały czas są pod grą, cały czas próbują atakować. No i kilka chwil temu mieli naprawdę sporą szansę na to, aby zdobyć gola, ależ teraz świetnie Szymon Kapelusz powinien zagrać na drugą stronę do swojego kolegi. Tak jest, tak się też stało i zobaczymy, czy będzie trzeci gol. Piłka trafia w słupek, ależ była szansa na to, aby skierować piłkę do siatki. Łukasz Święty, który ostatnio zdobył te 3 bramki, zdobył hat-tricka, był bliski no, zakończenia tego spotkania, trzeba powiedzieć sobie to otwarcie. Trafił piłką w słupek, ta odbiła się nie pod nogi Kapelusza, ale zobaczmy, jak to się teraz wszystko zdobyło. Nie, nie ma bramki. Chciałem powiedzieć, jak to się wszystko teraz zakończy. Piłka wpadła do siatki, a więc po raz czwarty dzisiaj piłka wpadła do siatki, a wynik to 2-0. Chorągiewka w górze. 2-0 wciąż. 69 minuta gry. Ostatnich 20 minut spotkania z małym haczykiem przed nami. Znowu mocno bita piłka przez bramkarza gości na 35 metr przed bramką gospodarzy. Szkoda na pewno dla gospodarzy tej akcji sprzed chwili, kiedy piłka trafiła w słupek, bo była spora szansa na to, aby podwyższyć wynik spotkania na 3-0 i spokojnie zamknąć już wynik tego meczu. Myślę, że wtedy odechciałoby się grać zawodnikom gości. Wiadomo, dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe, ale przegrywanie 3-0 na Skolwinie w 70 minucie spotkania
wtedy to byłaby karkołomna sztuka doprowadzić co najmniej do remisu. Na razie 2-0 i znowu stały fragment gry dla zawodników w czerwonych strojach, znowu stały fragment gry dla przyjezdnych. Zmiana w zespole Świtu Bielsko, pościg granicy z numerem 77, Jędrzej Kujawan, a w jego miejsce powitajmy Jakub Białczyka. Zmiana w zespole gospodarzy, Jakub Białczyk oznaczony numerem... Wracamy teraz do faulu. Żółta kartka dla jednego z zawodników gości. Jakub Białczyk oznaczony numerem 8 pojawił się na boisku. Z boiska zszedł Jędrzej Kujawek grający z 77 numerem w zespole gospodarzy. 72 minuta gry. Spotkania. Napomniany żółtą kartką został zawodnik gości grający z numerem 14, Kamil Michałek. Kamil Michałek, który pojawił się niedawno na boisku, ukarany żółtą kartką w zespole gości. Minuta 73 i wciąż 2-0. Już coraz mniej minut do zakończenia tego pojedynku. Przypomnę, to jest czwarta kolejka spotkań trzeciej ligi grupy drugiej. Zobaczymy, jak teraz to wszystko rozegrają zawodnicy gości. Ten stały fragment gry. Dwa razy już zostałem zaskoczony. Teraz długa piłka, tak jest, długa wrzutka w pole karne, ale na krótkim słupku udało się wybić tę piłkę zawodnikom gości. I pewna interwencja po raz kolejny Słowikowskiego. Gramy kolejkę numer 4. Przed nami w weekend kolejka numer 5. Weekend Luzino podejmie Gdanie Gdańsk u siebie 27 sierpnia o 11. Natomiast zawodnicy Świtu Skolwin, Świtu Szczecin 27 sierpnia, ale o 16 zagrają z Elaną na wyjeździe w Toruniu. Natomiast w kolejce numer 6 w Szczecinie na Skolwinie Świt Skolwin zagra z Unią Solec Kujawski. To będzie takie pożegnanie wakacji tutaj na Skolwinie, bo mecz odbędzie się 1 września. Rozpocznie się o godzinie 17. Już teraz kibiców ze Szczecina i z okolic bardzo serdecznie na ten pojedynek zapraszamy. Zmiana w zespole gości, bo jest gości grający z numerem 18 Paweł Brzuzy, a w jego miejsce z numerem 8 Patryk Regulski. Regulski za Brzuzego w zespole gości w 75 minucie pojedynku. Thank you.
i gospodarze znowu z 5 metra wprowadzają piłkę do gry i ponownie mamy ten sam obrazek, bardzo wysoko, zupełnie inaczej niż w pierwszej części podchodzą do nich zawodnicy z Luzina, być może trener zespołu gości, pan Maciej Pliński powiedział im kilka słów na ten temat, zmobilizował ich do tego, aby spróbować wymusić jakiś błąd na zawodnikach Świtu. Świtowcy teraz w ataku. Zobaczmy, sporo miejsca mają zawodnicy ze Skolwina, ale mamy wrzut z autu. Aut dla przyjezdnych. 14 minut do końca. Zdobycie trzeciej bramki przez gospodarzy spowodowałoby zakończenie tego meczu, a zdobycie bramki kontaktowej spowodowałoby bramki kontaktowej przez przyjezdnych, spowodowałoby emocjonującą końcówkę tego spotkania. Jak będzie, przekonamy się w ciągu najbliższych kilkunastu minut, bo jak mówiłem, jeszcze 14 minut plus to, co doliczy arbiter. Dziś będziemy mieli do obejrzenia w tym właśnie pojedynku w ramach czwartej kolejki spotkań trzeciej ligi grupy drugiej. Faul dla zawodników Weekendu, faulowany jeden z piłkarzy w niebieskich strojach i w ciemnych spodenkach. Podążają defensorzy, którzy już parę razy sprawili problemy gospodarzom, szczególnie w pierwszej połowie, a potem w drugiej połowie, w momencie, kiedy musiał popisać się świetną interwencją bramkarz gospodarzy. No i zobaczmy, na pewno będzie wrzutka w pole karne. Mocno bita piłka, spore zamieszanie. No i mamy faul. I teraz dwóch zawodników Świtu jest kontuzjowanych. Miejmy nadzieję, że nic poważnego gospodarzom się nie stało. Jeden z piłkarzy gości ukarany żółtą kartką. No i będziemy mieli chwilę przerwy przed ostatnimi minutami dzisiejszego pojedynku. To jest dobry czas i to jest dobra pora, aby spojrzeć, co tam innego wydarzyło się i dzieje się na boiskach trzeciej ligi grupy drugiej. Żółta kartka w drużynie gości, na pewno został wyrzucony ósmy Patryk Regulski. Patryk Regulski, kolejny z piłkarzy, którzy w drugiej połowie pojawili się na boisku ukarany żółtą kartką. Piłkarze rezerw Pogoni strzelili czwartą bramkę Pogoni, tej ze Skalmierzyc, i prowadzą 4-0 na wyjeździe, a Zawisza zdobył drugiego gola w meczu z Flotą. Wineta natomiast zdobyła drugiego gola w meczu z Unią Solec Kujawski. No i to Wineta teraz wysuwa się na prowadzenie w tabeli. 12 punktów Wineta, 4 mecze, 4 wygrane. 10 punktów Zawisza i Świt, 9 Pogoń, Nowe Skalmierzyce. Tak wygląda sytuacja w tabeli na godzinę 19.39 dzisiaj. W środę 23 sierpnia. Faulowany jeden z zawodników gospodarzy. Kolejna przerwa. Dawaj,
Teraz inaczej rozegrany ten stały fragment gry przez gospodarzy. Szanowni Państwo, proponuję zmianę zespołu Świty. Na początek podziękujemy autorowi dwóch bramek, Szymonowi Kapeluszowi. Dziękujemy także za występ Świętemu, a więc Łukaszowi Świętemu. Parę razy pomylili się zawodnicy Świtu. Na szczęście jedno. A to witajmy na boisku Patryka Taczuka i Marcela Kastrzaka. Sporo przypadków było teraz w próbie obrony zawodników Świtu. W tak zwanym międzyczasie dwie zmiany. Strzelec dwóch bramek, Szymon Kapelusz, opuścił plac gry. Z boiska zszedł także Łukasz Święty. A na boisku pojawili się Patryk Paczuk i Marcel Kacprzak w zespole gospodarzy. Pachniało tutaj bramką. Kilkukrotnie stracili piłkę defensorzy gospodarzy i kilka razy już na murawie przy tej akcji wylądowali zawodnicy gości. Na tablicy wyników jednak wciąż bez zmian. Wciąż 2-0. Dziewięć minut do zakończenia tego spotkania, do zakończenia regulaminowego czasu gry. Tutaj chyba więcej niż minutę doliczy arbiter prowadzący dzisiejsze zawody. Było trochę zmian. Parę razy na boisku leżeli zawodnicy jednej i drugiej drużyny. Bardzo szybko piłkę do gry wprowadził bramkarz zespołu gości. Teraz to przyjezdnym się śpieszy, aby zdobyć kontaktowego gola i jeszcze postraszyć Świtowców. W drugiej części gry mecz wyrównany, z lekkim skazaniem nawet na przyjezdnych. Jedną świetną szansę mieli gospodarze. Przypominam, piłka trafiła w słupek i nie udało się skierować piłki do siatki przez Szymona Kapelusza. Oj, teraz brzydki faul. Czy do tego faulu i do kartki wróci arbiter? Zobaczymy. Na razie szansa dla zawodników drużyny gospodarzy. Kolejny raz ze sporym ryzykiem bramkarz zespołu gospodarzy. Widać, że lubi taką grę, a teraz co? Teraz udało się wybić piłkę przez jednego z defensorów. Strzał dobry i świetna interwencja bramkarza gości, który tym razem wybił piłkę na rzut rożny. Sporo komarów tutaj na Stołczyńskiej, odganiają się od nich kibice, kilku wyposażonych spryskiwacze na komary właśnie. Zobaczmy, co teraz się wydarzy. I jest piłka w siatce! No i teraz już wynik spotkania na pewno przesądzony. Trzecia bramka dla gospodarzy stała się bowiem, proszę Państwa, faktem w minucie 85. Minuta spotkania. Niestety, drodzy Państwo, tak się dzieje czasami w sporcie, że nie udało mi się wyłapać strzelca bramki. Natomiast najważniejszy jest wynik. Świt 3, Weekend 0.
speaker prowadzący zawody powiedział, że nie udało mu się wyłapać strzelca gola. Wystarczyło poprosić o to, aby podniósł rękę, kiedy speaker do nas przemawiał. Jedno jest pewne, trzecia bramka stała się faktem, ale kto strzelił tego gola, nie wiemy. 3-0, końcowe fragmenty meczu. Podsumowując to spotkanie, przez większą część spotkania zdecydowana dominacja gospodarzy. Przez chwilę zrobiło się ciepło, przez chwilę zwietrzyli szanse zawodnicy gości. Mocne uderzenie, ale piłka przeleciała obok. Cztery minuty do zakończenia regulaminowego czasu gry. 3-0 prowadzą gospodarze. Jest szansa na to, aby jeszcze podwyższyć wynik tego meczu, bo to gospodarze są teraz w natarciu. No, ale nieporozumienie w szeregach ofensywnych. Przez chwilę piłka była w posiadaniu zawodników ze Szczecina. I znowu jest. I co teraz? I szansa na to, aby strzelić gola. Próbował na ziemi, na trawie, takim wślizgiem podać piłkę do swojego kolegi. Jeden z zawodników Świtu. Piłka jednak do niego nie doszła. No i mamy wciąż na tablicy wyników 3-0. Staram się bramkę namierzyć. Na ławce rezerwowych jednej i drugiej drużyny walka z komarami, zarówno rezerwowymi koszulkami, jak i ręcznikami. Tych komarów naprawdę tutaj jest sporo, od nich też odganiają się i ci młodsi, i ci trochę starsi, i ci najstarsi kibice, którzy przyszli dzisiaj na Stołczyńską 100. Na naszej wysokości te komary nie latają, bo jesteśmy trochę wyżej i tych komarów tak dużo nie ma. Szansa teraz przed gospodarzami. Strzał i znowu dobra interwencja bramkarza zespołu gości i znowu po raz drugi. No i trzeba powiedzieć, że to on uchronił dwa razy, dwukrotnie. Już po raz drugi, bo wcześniej też dwa razy uchronił swoich kolegów od utraty kolejnej bramki. Aktualnie 3-0 to jest wynik tego spotkania. Czwórka u nas gra w szynie. Dostajemy informację, że bramkę dla gospodarzy zdobył Jakub Kusko, oznaczony numerem 4. To była ta bramka, której nie udało się panu speakerowi wyłapać, ale nasz wóz transmisyjny, nasz realizator Łukasz poinformował mnie, że to Jakub Kusko wpisał się na listę strzelców i możemy powiedzieć, że dwie bramki kapelusza, jedna bramka Kuski spowodowała to, że Świt prowadzi 3-0 w tym dzisiejszym spotkaniu z zespołem. Ależ teraz dobrze szła ta piłka i ominęła spojenie słupka z poprzeczką. No, byłby to gol Stadiony Świata, na szczęście dla gospodarzy. Na nieszczęście dla gości ta piłka jednak nie wpadła tam do bramki. Przed szansą Świt próbował sobie przełożyć swojego rywala, jeden z piłkarzy ze Świtu właśnie. Zawisza zakończył swój mecz, wygrał 2-0. Lineta w doliczonym czasie gry prowadzi 2-1. Świt prowadzi 3-0, a pod koniec meczu także Pogoń ta ze Szczecina, czyli rezerwy, prowadzą z tą Pogonią z Nowych Skalmierzyc. 4-0 na wyjeździe, to są aktualne wyniki. No i wydaje się, że tutaj mało co może zmienić się w tabeli. Po pierwsze, Lineta pierwsze miejsce. I 12 punktów, po 10 punktów Zawisza i Świt. Tak aktualnie wygląda czołówka tabeli trzeciej ligi grupy drugiej. I jeszcze jest szansa przed gospodarzami dzisiejszego pojedynku. Teraz mocny strzał. Piłka jednak nie wpadła do siatki, bo została zablokowana przez jednego z zawodników. Ależ teraz świetny rajd. Świetny rajd Dominika Siwińskiego, grającego z numerem 6.
Szanowni Państwo, kilka informacji. Natomiast pierwsza jest taka. Drugą rzutą w konsekwencji czerwoną kartkę zobaczył zawodnik Świtu, a więc został ukarany czerwoną kartką Jakub Białczyk. Ale ważna informacja jest taka, że wynik 3-0, a trzecią bramkę dla Świtowców zdobył. I teraz bardzo proszę na brawa i aplauz. Jakub Kusko! Oj. Trup ściele się gęsto i często. Przed chwilą drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę otrzymał Jakub Białczyk. Mieliśmy potwierdzenie od spikera, że trzecią kartkę że prowadzący dzisiejsze zawody, pan Kacper Kędzia, dolicza do dzisiejszego spotkania co najmniej 3 minuty. Co najmniej 3 minuty prowadzący dzisiejsze spotkanie, pan Kacper Kędzia dolicza do końca tego spotkania. 3 minuty, 3-0 w rolach głównych trójki. I spoglądając na tabelę, trzecie miejsce w tabeli Świtu Skolwin, czyli trójki tutaj górą, przypomnę, na prowadzeniu w trzeciej lidze w grupie drugiej. Aktualnie Wineta Wolin, ten zespół ma na swoim koncie 12 punktów. Po 10 punktów na koncie mają Zawisza i Świt właśnie. Zawisza 11 goli i tylko jedna bramka stracona. Świt 12 goli i 3 bramki stracone. Kolejny piękny statek przepływa tam niedaleko tutaj nas. W takich pięknych okolicznościach przyrody kończymy. Z komarami w tle spotkanie. Należy odnotować komary, prowadzi w zespole i tym razem gości z 2015. Sędzia Kacper Kędzia. Żółtą 3-0. Żółtą kartkę zawodnicy gospodarzy. Zwycięstwo Świtu pewne, przekonujące jeśli chodzi o wynik, 3-0, a to jeszcze może nie koniec, bo jeszcze jeden z piłkarzy Świtu szarżuje na bramkę rywali, 3-0 na tablicy wyników, ostatnia chyba akcja w tym spotkaniu przed nami, jak to się wszystko zakończy już za chwilę zobaczymy, być może po wznowieniu gry po raz ostatni zagwiżdża arbiter dzisiejszego pojedynku i zakończy ten właśnie mecz wynikiem 3-0. Jeszcze Świt próbuje coś zmienić w tym pojedynku, próbuje zaatakować i zdobyć czwartego gola. Tak jednak się nie stało. Piłka dla przyjezdnych, którzy teraz będą próbować wprowadzić futbolówkę do gry właśnie. Przypominam. Szymon Kapelusz w 13, Szymon Kapelusz w 28 i Jakub Kusko w 85, co powoduje pewne zwycięstwo 3-0. Szanowni Państwo, zakończyło się czwartej kolejce, trzeciej grupy drugiej. Dziękuję za uwagę ze Szczecina. Do widzenia, do usłyszenia. Jakuba.